Rodzaje umów. Umowa o dzieło. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, zaś zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło nie daje pracownikowi pełnej ochrony, a wszelkie wyjaśnianie problemów opiera się na kodeksie cywilnym. Minusy umowy o dzieło to m.in. brak składek ZUS, a więc składek emerytalnych i zasiłku chorobowego. Brak prawa do urlopu wypoczynkowego. Brak prawa do zasiłku dla bezrobotnego mimo przepracowania 365 dni przed rejestracją w Urzędzie Pracy. Umowa o dzieło zakłada wykonanie określonego dzieła, które może być materialne, np. krzesło, półka na książki, ale też niematerialne, czyli artykuły prasowe, projekty architektoniczne czy napisany projekt komputerowy. Inną, często stosowaną formą zatrudnienia jest umowa-zlecenie. Regulowana jest przez kodeks cywilny. Nazywana jest umową starannego działania. Umowa-zlecenie może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Jednak gdy zleceniobiorca wypowiada umowę bez podania ważnej przyczyny, zlecający może domagać się pokrycia ewentualnych szkód. Umowę zlecenia często stosuje się zamiast umowy o pracę. Na podstawie takiej umowy pracę mogą wykonywać m.in. księgowa, budowlaniec, kierowca. Zanim rozpoczniesz pracę w oparciu o umowę zlecenie, pamiętaj, że umowa zlecenie nie daje prawa do urlopu ani świadczeń socjalnych. Czas wolny można jednak wynegocjować z pracodawcą. Ustalenia powinny zostać zapisane w umowie. Umowa zlecenie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Studenci do 26 roku życia podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu rodziców.